zespołu szkół nr 1 w Kole. W dniu dzisiejszym mieć będzie miejsce uroczyste podpisanie umowy projektu e-Tornister. Miło nam, że należąca do zespołu szkół nr 1 w Kole Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Adama Mickiewicza w Kole będzie pierwszą w Wielkopolsce szkołą podstawową, której uczniowie korzystać będą z tego najnowocześniejszego narzędzia wspomagającego edukację. Miło mi powitać wraz z nami burmistrza miasta Koła, pana Stanisława Maciaszka. Ze strony firmy MobileBox są z nami pani Joanna Kranz, koordynator projektu e-Tornister oraz pan Dawid Celej, asystent projektu e-Tornister. Osoby, które są związane z tym projektem, pozwólcie Państwo, że na początku skieruję słowa podziękowania tutaj na ręce pana burmistrza, który reprezentuje organ prowadzący, to jest ta osoba. Tutaj powiem szczerze, no nie dużo czasu musiałem przekonywać do tego projektu. Zresztą mam tutaj świadka, który koło mnie siedzi, koło mojej strony. Przekazaliśmy bardzo fajną informację polegającą na tym, że projekt może być w naszej szkole. Powiem, że trwało to chyba 3 dni, gdzie pan burmistrz wybrał odpowiednią korporacje, wybrał również odpowiednią formę, ponieważ proponowaliśmy również prowadzenie tego w klasach pierwszych gimnazjalnych. Natomiast zdecydowaliśmy się na klasę pierwszej, przepraszam, na klasę czwartej szkoły podstawowej. To też jest taki plus, ponieważ to, co powiedział pan wicedyrektor, jesteśmy pierwszą szkołą w Wielkopolsce, a z tego, co wiem od pani Joanny, jesteśmy też jedną z nielicznych chyba szkół w Polsce. Jesteśmy trzecią szkołą, jeśli chodzi o szkoły podstawowe, dlatego tutaj również słowa podziękowania kieruję na pana burmistrza ręce, to na początku. Oczywiście tutaj nie żadna prywatna, ale tak troszeczkę, tak rzeczywiście to wyglądało. No jesteśmy placówką oświatową, która podlega pod organ prowadzący, który pan burmistrz reprezentuje. Nie czarujemy się, kwota, która zamyka nas, spaja ten cały projekt, jest to kwota 149 tysięcy brutto. Nie jesteśmy w stanie w ramach działalności swojej placówki wydostawiać tych pieniążków. Oczywiście te pieniążki są rozłożone na 3 lata. W tym roku jest to tylko, powiedzmy, dzięki tutaj uprzejmości, dzięki dużej współpracy z panią Janną, ta kwota jest tylko 5100 zł, ponieważ mamy 3 miesiące w promocji, czyli po złotówce płacimy za tablet i tak to wygląda. Proszę Państwa, ja powiem króciutko, jesteśmy szkołą, która no, od kilku lat, już tak bardzo dokładnie po połączeniu się w zespół szkół, gdzie spojono nam dwie szkoły, czyli szkołę podstawową, którą reprezentują ci uczniowie, gimnazjum, bardzo szeroko zaczęliśmy działać technologii informacyjnej. Wiele projektów, które realizowaliśmy już w gimnazjum, byliśmy też jednym z pilotażowych na terenie Wielkopolskiej gimnazjum, które uczestniczyło we Szkole Wielkopolskiej i dalszymi kontynuacjami tego projektu. I też chcę tutaj kontynuować, ponieważ, no, tak jak powiedziałem, 4 lata temu połączono nas w zespół szkół. Bardziej tak może chcemy potraktować nie po macoszemu, a bardziej tak przychylnie właśnie uczniów szkoły podstawowej, dlatego nasza propozycja wyjścia do uczniów obecnej klasy trzeciej, w przyszłości klasy czwartej, która będzie realizowała ten projekt. Wiecie Państwo, jesteśmy w takiej placówce, gdzie dzieci dzisiaj nawet jak dostały od Państwa te tablety, nie miały problemu z poruszaniem się, widzieliście, ponieważ no, realizujemy również cyfrową szkołę, mam 40, jako jedyny w powiecie, mamy 40 laptopów, które są u nas w szkole podstawowej, również umieszczone, także tutaj duży nakład zawsze będziemy na tych najmłodszych, i również w tym wypadku tej e-Tornistra też na tą młodzież. Ja jestem w takim gronie, że nie chciałbym też bardzo szeroko mówić, ponieważ tutaj udzieliłem wywiadu nakreślającego ten program, na czym to polega. Dzieci są zdecydowanie przerzucone na inicjatywy bądź jednostek samorządu terytorialnego, inicjatywy lokalne, bądź na instytucje biznesowe. Ja się bardzo cieszę, że projekt e-Tornister zgrupował właśnie wszystkich ludzi z takiego zakresu, który do tego połączenia może umożliwić działalność edukacyjną. Zawsze na pytanie, jaka powinna być edukacja, ja zawsze odpowiadam, że skuteczna. Mianowicie jesteśmy wydawnictwem, czyli działamy zarówno w najmniejszej szkole, w najmniejszej miejscowości, jak i na szczeblu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponieważ te wszystkie podręczniki, które na tych tabletach dla dzieci się znają, muszą być dopuszczone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Taki jest, że tak powiem, warunek. Te podręczniki od samego początku, dzięki doświadczeniu współpracy właśnie z instytucją, które prowadzą wywiady, czyli właśnie burmistrzami, starostami, bardzo często bardzo małych gminach, mieliśmy możliwość przeprowadzania pewnych testów, pewnych eksperymentów. Z
nauczycielami, z dziećmi, tak aby wszystkie te rzeczy edukacyjne były spełnione. W edukacji są zawsze dwa takie magiczne pojęcia, że jest metodyka i dydaktyka i to musi być ze sobą powiązane. Bardzo często w tej chwili w mediach słyszycie Państwo takie magiczne, to jest słowo blending learning, czyli uczenie mieszane. Mieszane, czyli zastosowanie tego wszystkiego, do czego mamy współcześnie dostęp. I do tej pory świata w Polsce właśnie od tego była oderwana, czyli była przepaść między środowiskiem w szkole, a środowiskiem tym, czym interesują się dzieci. Czyli nie może być z jednej strony klasycznego kursu od tablicy do środków multimedialnych w momencie, kiedy wszystkie dzieciaki posługują się właśnie telefonami, jak widać, tabletami, sprzętem fotograficznym. Wszyscy w tej chwili pracują w świecie cyfrowym, najlepszy przykład. Także Państwo. Dlaczego Pan, słyszałam, że tylko 3 dni czasu sobie zostawił na zastanowienie się, aby poprzeć ten projekt. Dlaczego? Jest to bardzo dobra forma wspierania nowoczesnej formy nauki. Jestem z tego dumny, że to jest pierwsza szkoła w Wielkopolsce. Wychodzę z tego założenia, że każdą taką pewną akcję trzeba wspierać, pomagać, wspierać już najnowocześniejsze formy nauki, jakie są dostępne. A to jest najdostępniejsza forma nauki. Że to my, jako samorząd robimy, to powinno wyjść z Ministerstwa Edukacji i to powinno objąć całą kraj, całą Polskę, a nie tylko pewne miejscowości w kraju. Nie jest to dane podróżnie. Ale myślę, że Ministerstwo Edukacji się obudzi i będzie w przyszłości wyciągało jakieś opcje, że ta forma będzie nowa, rozszerzana na terytorium całego kraju.